Witamy Państwa w magazynie samorządowym na Szelbląg. Oto co przygotowaliśmy w najnowszym odcinku. Za nami koncert noworoczny 2021 i rozdanie nagród prezydenta Elbląga. Podsumowanie roku 2020 w elbląskiej oświacie. Zmiany w komunikacji miejskiej. Trzeci pakiet pomocowy dla elbląskich przedsiębiorców. A także inne ciekawostki i wybrane daty z elbląskiego kalendarium historycznego. Zapraszamy! Za nami koncert noworoczny 2021. To tradycyjna już gala, podczas której prezydent miasta wręcza nagrody za miniony rok osobom lub instytucjom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju naszego miasta lub wykazały się działalnością społeczną na rzecz innych. W tym roku gala była wyjątkowa ze względu na obostrzenia i musiała odbyć się bez udziału publiczności. Co roku w Święto Trzech Króli spotykamy się na koncercie noworocznym, by podsumować miniony rok i nagrodzić tych, którzy w rozwój naszego miasta wnieśli szczególny wkład. To dla mnie zawsze wielki honor móc podziękować i nagrodzić tych, którym Elbląg leży gorąco na sercu. W tym roku jest to jednak podwójny zaszczyt, bo wyróżnione osoby i instytucje nie tylko dbają o rozwój miasta, ale w czasie kryzysu często z narażeniem własnego zdrowia i życia pokazały, że bardzo liczy się dla nich los Elblążan. Nagrody prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego za rok 2020 przyznane zostały w 8 kategoriach. W kategorii przedsiębiorczość i innowacja laureatem została spółka Best S.A. W kategorii ochrona zdrowia nagrodę otrzymał Szpital Miejski Świętego Jana Pawła II w Elblągu. Za działalność społeczną nagrodzone zostało Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu. W kategorii kultura i sztuka nagrodę otrzymała pani Teresa Wojcinowicz, prezes Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Laureatem w kategorii działalność oświatowa i naukowa został Romuald Mackojcz, dyrektor Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej. W kategorii sport i turystyka nagrodzona została Grupa Wodna. W kategorii inne nagrodę otrzymała Barbara Nalińska, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej nr 4 w Elblągu. Nagrodę honorową otrzymała natomiast Fundacja Elbląg, Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego. Myślę, że to zaszczyt i dla mnie, i dla całej społeczności samorządowej Elbląga, że do grona wyróżnionych w tym 30-leciu dochodzicie również wy. Jak co roku galę rozdania nagród uświetnił także wyjątkowy koncert. Tym razem elblążani mogli usłyszeć występ Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z udziałem śpiewaczki operowej Alicji Węgorzewskiej oraz zespołu Tango Atak. Retransmisję koncertu noworocznego 2021 będzie można obejrzeć 10 stycznia o godzinie 16 w telewizji Truso TV na 140 kanale w sieci Wektra. Jestem Maria de Buenos Aires. Śpiewam, kocham i miasto docenia mój wdzięk. Samorząd Elbląga przygotował trzeci pakiet pomocowy dla elbląskich przedsiębiorców, mający na celu ograniczenie skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej związanej z pandemią koronawirusa. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z przesunięcia terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego lub ulg w spłacie podatku od nieruchomości. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, należy złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podatkową e-pułap albo pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres urzędu lub w formie papierowej, wrzucając dokumenty w kopercie do specjalnej urny znajdującej się przy wejściu głównym do Urzędu Miejskiego. Z pakietu pomocowego wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 marca 2020 roku. Szczegółowe informacje na temat pakietu pomocowego można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu.
1 stycznia weszły w życie zmiany w elbląskiej komunikacji miejskiej. Wprowadzona została nowa siatka komunikacyjna. Zmiany dotknęły wszystkie linie autobusowe, które od nowego roku mają nowe trasy, nowe rozkłady, a także nowe numery linii, zaczynające się od numeru 11 do numeru 24. Zmiany uwzględniły także miejsca, które do tej pory nie były obsługiwane lub były słabo obsługiwane przez komunikację miejską, m.in. Modrzewinę czy ulicę Żeromskiego, przy której znajduje się szpital miejski imienia świętego Jana Pawła II. Nowy układ linii komunikacji miejskiej zakłada tramwaje jako główny system transportowy miasta, a linie autobusowe jako uzupełniające. W obecnym cenniku biletów komunikacji miejskiej dostępne są bilety przesiadkowe w cenie 1 grosza za pośrednictwem elbląskiej karty miejskiej, natomiast podstawowy bilet dostępny u kierowcy, to jest bilet godzinny, umożliwia dowolną liczbę przesiadek od momentu jego zakupu. Dodatkowo w ramach poprawy zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga pojawił się także nowy biletomat na Placu Słowiańskim oraz przy Centrum Handlowym Ogrody. Nowe rozkłady jazdy znajdują się na wszystkich przystankach. Wydrukowane mapki oraz rozkłady jazdy nowych linii można także pobrać w Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Czerwonego Krzyża oraz w siedzibie ZKM w Elblągu przy ulicy Browarnej. Tam również można zgłaszać uwagi co do nowej organizacji komunikacji. W najbliższych tygodniach organizator komunikacji miejskiej będzie drobiazgowo analizował wszelkie sygnały otrzymane od pasażerów i mieszkańców miasta, a następnie planuje wprowadzenie korekt do nowych rozkładów jazdy. Wszystkie szczegóły dotyczące zmian w elbląskiej komunikacji dostępne są na stronie internetowej Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu. Rok 2020 był trudnym sprawdzianem dla elbląskiej oświaty. Najpierw placówki edukacyjne musiały poradzić sobie z reformą edukacji i likwidacją gimnazjów, a później przyszła epidemia koronawirusa. Było to także nie lada wyzwanie dla elbląskiego samorządu, który musiał przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. Nie skończyliśmy praktycznie jeszcze realizacji wielu zadań w ramach tak zwanej reformy oświaty, a już przyszło nam się mierzyć z kolejnym wyzwaniem, a myślimy tutaj o koronawirusie. Oczywiście i to było pierwsze i najważniejsze zadanie. Jak zabezpieczyć uczniów, nauczycieli, rodziców, żeby edukacja następowała zgodnie z programem, a żeby zarażenie koronawirusem nie rozprzestrzeniało się przez obiekty szkolne. No w pierwszej kolejności, i to było duże wyzwanie, staraliśmy się zabezpieczyć wszystkie szkoły, przedszkola, żłobki w materiały tak zwanej higieny osobistej, wyposażenia w maseczki, w płyny dezynfekcyjne, w odzież specjalistyczną, w przyłbice. I to był w pierwszych miesiącach epidemii jeden z największych problemów. Kolejnym problemem, z którym elbląski samorząd musiał się zmierzyć, było wprowadzenie edukacji zdalnej oraz zabezpieczenie szkół w dodatkowy sprzęt potrzebny do jej realizacji. W roku 2020 zabezpieczaliśmy środki chociażby na zakup 100 laptopów za 260 tysięcy, żeby do tych uczniów, którzy nie mają, a w jakiś sposób ich wesprzeć sprzętowo, żeby mogli uczestniczyć w zajęciach. Oczywiście również staraliśmy się wesprzeć nauczycieli, bo też i nauczyciele nie zawsze byli zabezpieczeni wystarczająco i tutaj z budżetu samorządu każdy nauczyciel dostał 500 zł dofinansowania na zakup takiego sprzętu, jak mu faktycznie był potrzebny. Na ten cel w budżecie miasta prezydent Elbląga zabezpieczył 900 tysięcy złotych. W 2020 roku w Elblągu kontynuowane były również projekty unijne w ramach szkolnictwa ogólnokształcącego. 6 milionów złotych przeznaczone zostało na doposażenie 76 pracowni w szkołach podstawowych i ogólnokształcących oraz na utworzenie międzyszkolnej pracowni eksperymentowania w szkole podstawowej nr 19 w Elblągu. Pod koniec roku 2020 udało się także podpisać umowę na
dofinansowanie unijne Akademii Wzorowej Edukacji, realizowanej wspólnie z Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Projekt ten opiewa na kwotę 5 800 000 zł i zakłada zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla elbląskich szkół, stypendia dla 550 najzdolniejszych uczniów czy organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych. W 2020 roku w Elblągu udało się także utworzyć Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej, miejsce, w którym kwalifikacje zawodowe mogą zdobywać uczniowie z Elbląga, a także z innych gmin. To jest na miarę naszego kraju jedno z lepiej zorganizowanych działań edukacji zawodowej. A myślę, że w Polsce Północnej to pewnie jesteśmy wśród liderów i jest to jeden z najlepszych ośrodków. Powiem, powstaje tutaj 44 specjalistyczne pracownie. Powiem, mamy tam też również urządzenia obrabiarek sterowanych numerycznie. W różnych 44 pracowniach możemy nauczać w 52 zawodach. I to nie tylko uczniów, ale również i kierowane jest to do osób bezrobotnych, którzy chcą zdobyć wykształcenie. Dla najmłodszych Elblążan za to w naszym mieście powstanie nowoczesne przedszkole, w którym znajdzie się 150 miejsc dla przedszkolaków oraz 60 miejsc dla dzieci w wieku żłobkowym. Placówka ma stanąć na miejscu obecnego przedszkola numer 18 w Elblągu, które zostanie zburzone. To zadanie ma pochłonąć prawie 9 700 000 zł. Samorząd Elbląga na budowę nowego przedszkola ze żłobkiem pozyskał 5 900 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 1 800 000 zł z programu Maluch+. Dodatkowo w tym roku zostanie zmniejszona także opłata za miejskie żłobki. Do projektu budżetu, zresztą zgodnie z moim programem wyborczym, wniosłem pierwszy krok 25% obniżenia opłaty i po wniosku mojego klubu radnych Rady Miejskiej, klubu Witolda Wróblewskiego, udało się nam wspólnie poprzesuwać tak środki, że zwiększamy tą bonifikatę z 25% do 75%. To daje rodzicom maluchów oszczędności w wysokości 210 zł miesięcznie przy opłacie za jedno dziecko uczęszczające do żłobka, czyli ponad 2,5 tysiąca złotych oszczędności rocznie. Czy wierzy, że 50 lat temu w styczniu 1971 roku w Elblągu i na całym Wybrzeżu strajkowali robotnicy? Strajki były jeszcze większe niż w grudniu 70 roku, ale tym razem ludzie nie wyszli na ulicę i nie było konfrontacji z milicją i wojskiem. Władza nie wycofała się z grudniowych podwyżek, w Warszawie zmieniono tylko ekipę. Skompromitowanego Władysława Gomułkę zastąpił Edward Gierek. Już 4 stycznia na godzinę przerwano pracę w Stoczni Gdańskiej. 6 stycznia zastrajkowali kolejarze, 7 pracownicy spółdzielni Plastyk w Elblągu. 14 stycznia 1971 roku w Elblągu stanęły autobusy i tramwaje. 15 do strajku przystąpiły załogi przedsiębiorstw transportowych, a także browaru, ZWP i wielu innych. Szykował się strajk generalny całego miasta. Żądano wycofania się rządu z podwyżek cen, co wkrótce nastąpiło, oraz zaprzestania represji wobec protestujących. Szczególnie silnie władze mściły się w Elblągu. Podczas przesłuchań dochodziło do bicia i tortur, a za udział w manifestacjach wyrzucano z pracy. Strajki w naszym mieście ucichły 19 stycznia po wymianie władz partyjnych. Do Elbląga przysłano nowego sekretarza partii. Był nim dobrze tu znany młody inżynier ze stażem w zamechu Bolesław Smagała. 25 stycznia Edward Gierek spotkał się z załogami zakładów pracy województwa gdańskiego. Ostudziło to emocje, ale fala strajkowa ruszyła na południe Polski. Protesty i żądania poprawy warunków życia wybuchały jeszcze w maju 1971 roku. Tak silny i zdeterminowany udział Elblążan w protestach 1970 i 71 roku zwrócił uwagę władz centralnych na nasze miasto. W roku 1972 rząd PRL przyjął uchwałę w sprawie rozwoju i modernizacji Elbląga do roku 1975 i na lata dalsze, w której zagwarantowano miliony złotych na inwestycje w naszym mieście.
Sportem, w którym Elblążanie osiągali największe sukcesy, jest jazda szybka na lodzie. Propagatorem tego sportu i pierwszym trenerem mistrzyń i mistrzów był Kazimierz Kalbarczyk. Kalbarczyk jako 18-latek tuż po wojnie zjawił się w Elblągu z jedną parą panczen. Otrzymał je od Janusza Kalbarczyka, olimpijczyka i 62-krotnego mistrza Polski. Panowie, choć nosili to samo nazwisko, nie byli spokrewnieni, ale obaj kochali sport. W Elblągu Kalbarczyk szybko znalazł chętnych do ślizgania się na lodzie. Gdy zdobyto drugą parę łyżew, zaczęto się ścigać. Oczywiście na zamarzniętej tafli basenu przy ulicy Spacerowej. W 1950 roku było już tylu chętnych, że powstała sekcja łyżwiarska, a rok później na Mistrzostwach Polski drużyna z Elbląga zajęła trzecie miejsce. Wtedy też objawiły się wielkie talenty, przyszłe medalistki olimpijskie Elwira Seroczyńska i Helena Pilejczyk, a także Ewa Morzycka, Maria Milewska, Barbara Salwa, Kazimierz Kowalczyk, Jacek Seroczyński, Tadeusz Matuszewski i nieco później Roman Ryckę. Zajrzyjmy jeszcze do naszego historycznego kalendarium. W roku 1238 ukazała się pierwsza wzmianka o budowie grodu, który dał początek Elblągowi. Rok wcześniej Krzyżacy przybyli Wisłą i na małej wyspie na rzece Elbląg zbudowali niewielką warownię. Gdy została zniszczona przez Prusów, nową fortecę wzniesiono na prawym brzegu rzeki, a obok niej rozpoczęto budowę miasta. Założycielem zamku i grodu był mistrz krajowy Herman Balk. 783 lata temu mistrz krajowy zakonu Herman Balk wystawił dominikanom przywilej lokacji klasztoru i kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Przywilej też zakazywał osiedlania się w Elblągu innym zakonom niż dominikanie. 723 lata temu książę wielkopolsko-kujawski i pomorski Władysław Łokietek potwierdził przywileje celne dla miasta Elbląga na Pomorzu Gdańskim. 620 lat temu zmarł biskup warmiński Henryk Sorbom. Sorbom urodził się w Elblągu około 1340 roku. Był założycielem dwóch miast warmińskich, Biskupca i Bisztynka. 602 lata temu wielki mistrz krzyżacki wydał przywilej zezwalający szpitalowi Świętego Ducha poławiania ryb w krzyżackiej części Zalewu Wiślanego. W styczniu 1636 roku w odzyskanym po okupacji szwedzkiej Elblągu przebywał król Władysław IV. Króla, burmistrz wraz z całym magistratem witał na klęczkach, przepraszając za oddanie miasta Szwedom. Król zwiedził kościoły, które pełne były czarnych chorągwi porozwieszanych na znak pochowanych tam znaczniejszych dowódców szwedzkich. 385 lat temu król Władysław IV kasztelanem elbląskim mianował Jana Wiesiołowskiego. 266 lat temu w Berwick w Anglii urodził się Richard Cole, angielski kupiec, którego majątek posłużył założeniu największej elbląskiej fundacji dobroczynnej. 265 lat temu w Gdańsku zmarł Johann Jeremias Dugrein, kompozytor niemiecki pochodzenia francuskiego, działający w Elblągu i Gdańsku. Jego twórczość reprezentuje styl późnego baroku. Dugrein dokończył pisaną przez Händla kantatę na 500-lecie założenia Elbląga. Zmarł podczas własnego koncertu w Domu Angielskim w Gdańsku. 50 lat temu w Elblągu ponownie wybuchły strajki. Strajk rozpoczęła załoga miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Żądano m.in. usunięcia dyrektora i jego zastępcy. W ciągu najbliższych dni strajki podjęły załogi przedsiębiorstw transportowych i zaopatrzeniowych, browaru, spółdzielni Plastyk, ZWP i wielu innych. Strajki wygasły 18 stycznia 1971 roku po wymianie kadrowej w Komitecie Partii i przystąpieniu do realizacji postulatów strajkowych. 30 lat temu Rada Miejska uchwaliła zasady przyznawania nagród prezydenta Elbląga. Do dziś przyznano ponad 220 takich nagród. 23 lata temu w Elblągu przebywał premier Jerzy Buzek. Premier odwiedził największe zakłady przemysłowe Elbląga, ABB i EP i wręczył nominację nowemu wojewodzie, pani Marii Piór. Była to pierwsza wizyta w Elblągu urzędującego premiera polskiego rządu. 9 lat temu Elblążanie głosowali na nazwy dla 6 zakupionych przez miasto nowych wozów tramwajowych. Ich patronami zostali dr Aleksandra Gabrysiak, Józef Karpiński, Czesław Klimuszko, Stanisław Wójcicki, Włodzimierz Sierzputowski i Ferdynand Szichał.
Elbląg współpracuje z 20 miastami partnerskimi na całym świecie. Na koniec zapraszamy na wirtualną wycieczkę do jednego z nich. Tym razem przenosimy się do mołdawskiego miasta Chinczeszti.